Senator Kirsten Gilbrand, jedna z autorek świeżej wtorkowej ustawy regulacyjnej kryptowaluty i przedstawicielka Partii Demokratycznej przyznała, że ani Komisja Papierów Wartościowych SEC, ani Komisja CFTC Commodity Futures Trading Commission nie mają w planach uznania Bitcoina i Ethereum za papiery wartościowe. Zapewniła również, że takie samo zdanie na ten temat ma prezes Seku Gary Gensler. Celsius w pogoni za Luną platforma do obstawiania i pożyczania kryptowalut, Celsius może próbuje radzić sobie z rzekomym kryzysem płynności, zabierając AWE Bitcoiny o wartości 247 milionów dolarów i wysyłając je na giełdę FTX. Użytkownicy Celsiusa skrytykowali platformę za to, że projekt źle zarządzał swoimi funduszami po upadku projektu ANCOR na obecnie noszącym nazwę blockchainie Terra Classic, a sama kryptowaluta zaliczyła w poniedziałek 13 czerwca spadek o blisko 80%. Według ostatnich oficjalnych oświadczeń firmy przed komisją papierów wartościowych SEC, MicroStrategy jest w posiadaniu 130 tysięcy bitcoinów, czyli niespełna 4 miliardów dolarów. Drastyczny spadek bitcoina do poziomu 21 tysięcy doprowadził do utraty przez firmę ponad 100 milionów dolarów. Jakby tego było mało, akcje MicroStrategy na Nasdaq zanotowały gwałtowną obniżkę ponad 25%. Firma Usteru, której stoi legendarny Michael Saylor, akumuluje bitcoin od sierpnia 2020 roku. Na dzień 31 marca 2022 średnia cena, po jakiej MicroStrategy nabywało swoje bitcoiny, wynosiła 30 700. W świetle ostatnich szacunków mówiących, że Salwador ma niezrealizowane straty w wysokości 40 milionów dolarów w inwestycji w Bitcoinie, Alejandro Zelaya, minister finansów Salwadoru, zauważył, że kwota ta stanowi mniej niż 0,5% krajowego budżetu. Kiedy mówią mi, że ryzyko fiskalne Salwadoru z powodu bitcoina jest naprawdę wysokie, jedyne co mogę zrobić to się uśmiechnąć. Ryzyko fiskalne jest niezwykle minimalne, zaznaczył Zelaya. Kryptowalutowa zima wydaje się przerażająca, ale według badania przeprowadzonego przez Bank of America wiele osób postrzega ją jako okazję inwestycyjną. Wielu inwestorów już mówi o tym, jak długo może trwać ta kryptowalutowa zima. Mimo to według Bank of America większość sprzedawców czeka na idealny czas na zakup kryptowalut już w tym roku. Badanie przeprowadzone na tysiące osób na początku czerwca przez Bank of America wykazało, że 90% respondentów przygotowywało się do zakupu kryptowalut w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Justin Sun, założyciel Trona, obecnie stały przedstawiciel Grenady przez Światowej Organizacji Handlu WTO, powiedział, że Tron dao przeznaczy fundusze na ochronę TRX przed zwarciem na Binance. Justin Sun powiedział, że tron dao przeznaczy 2 miliardy dolarów na walkę z krótkimi pozycjami na Binance ze względu na stopę finansowania. Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla drugiego okręgu w czwartek odrzucił odwołanie prezesa TEGA Formlabs do a dotyczący wezwania do sądu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd SEC. Agencja federalna szuka dokumentów i zeznań w związku z dochodzeniem, czy TEGA używała protokołu MIRO do sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych. Do kwon otrzymał wezwanie do sądu we wrześniu 2021 roku, gdy uczestniczył w konferencji w Nowym Jorku. Ethereum wciąż oczekuje na wprowadzenie ekologicznego modelu wydobycia proof-of-stake w blockchainie oraz transformację w zapowiadaną od dawna wersję Ethereum 2.0. Nadzieje rosły wokół sierpnia, a data została wstępnie potwierdzona przez samego Vitalika Buterina. Dziś termin ponownie stoi pod znakiem zapytania w obliczu problemów w najstarszej testowej sieci Robsten, gdzie testy miały miejsce od 8 czerwca. To właśnie sieć Robsten zapewnia najbardziej realistyczne środowisko dla testowania wersji 2.0, weryfikacji błędów oraz ceny wyniku pracy. Tim Bacon przekazał, że programiści mogą nie być jeszcze na etapie kodu mainnetu. Problem w tym, że twórcy nie muszą się spieszyć, a presja sprzedających sprawia, że zapowiadany max może być odkładany na optymalny moment. Jack Dorsey buduje sieć Web5 opartą na Bitcoinie, jednak rynek jest jeszcze sceptyczny co do tego projektu. Block Inc. chce całkowicie ominąć Web3 i skupić się na nowym skoncentrowanym na Bitcoinie modelu zarządzania tożsamością. Nowy projekt nazwany został Web5 reprezentuje najnowsze skoncentrowane na Bitcoinie przedsięwzięcie, które Dorsey realizuje od czasu ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego Twittera w listopadzie 2021 roku. Podczas gdy Web3 skupiona jest na technologii blockchain tokenizacji w celu decentralizacji internetu, Web5 jest projektowany jako system oparty na tożsamości, który wykorzystuje tylko jeden blockchain Bitcoina. 29 czerwca Wasil Hardfork ma wejść na Cardano. Aktualizacja ma nie tylko poprawić wydajność i przepustowość sieci, ale według twórców Cardano będzie też znacznie bardziej przyjaznym środowiskiem do tworzenia. Charles Hoskins, twórca Cardano, zapowiada także, że celem aktualizacji Wasil Hardfork jest uczynienie sieci bardziej przyjazną dla nowych deweloperów, tak by przyciągnąć jak najwięcej nowych projektów. Osoby odpowiedzialne za pracę nad Hardfork Wasil zapewniają, że po jego wprowadzeniu Cardano będzie nie tylko szybsze i sprawniejsze w działaniu, ale także tańsze w obsłudze. Najsłynniejsza i największa organizacja sportu walki na świecie, Amerykańskiej UFC, podpisała wieloletnią umowę sponsorską z firmą VicEń. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie, firma VicEń ma uzyskać dostęp do kluczowych płaszczyzn promocyjnych UFC, w tym wydarzeń na żywo, transmisji telewizyjnych, reklam w Oktagonie oraz do treści zawartych w mediach społecznościowych i kanałach cyfrowych UFC. Spoty reklamowe VicEń zadebiutują podczas gali UFC 275. W której walkę wieczoru stoczą Glover Texera i ZIGI Prochaszka. Umowa zawarta pomiędzy UFC i Wiczeń opiewa na 100 milionach dolarów. Bitcoin notuje spadek poniżej 22 000 dolarów i testuje ATH z 2017 roku, a w nocy z poniedziałku na wtorek zalicza najniższy poziom na cenie 20 800 kontynuując w ten sposób rynek niedźwiedzia. Wielu ekspertów zaczyna być zgodnym ze sobą, że rynek wchodzi w bessę, która rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku mimo listopadowego all-time high na poziomie 69 tysięcy. A same altcoiny dość mocno zaczęły krwawić sięgając w spadku w rzędu 30-40%. Najlepiej w tych spadkach poradziły sobie Cardano, Nio, Chinmana, które nie osiągnęły spadku większego niż 15%.